Wait for me! All life form data successfully copied. A teraz teatrzyk biograficzny Bobo ma zaszczyt przedstawić spektakl pod tytułem Kulisy prawdziwej historii Bobo. Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Sonic Heroes na PC. Dół, góra. Teraz możemy lecieć. Aha, zapomniałem jeszcze o jednym, że... i gramy oczywiście historię Team Sonic oraz zapomniałem po... No, dobra, już to w poziomie. Po prostu głośną muzykę, nie mogę zabrać myśli. To już widzieliśmy. I tak, ta cutscenka, która była przed chwilą, jest z... była też w becie Sonic Heroes, w sumie wszystkie były. I jest jej wersja beta. Właśnie w... no, wersji beta. Bez... filtrów, bez backgroundu. Znaczy... bez muzyki i bez filtru na głos Ryana Drummonda jako Metal Sonica, co jest całkiem śmieszne w sumie. Znaczy, całkiem śmieszne, no. Nic w tym nie jest śmiesznego, ale no, fajnie jest zobaczyć, że... no, że nie było od razu to... nie był dany od razu głos, znaczy filtr. W sumie inne cutscenki też tak mają, co po niektóre. Jesteśmy w Frog Forest. Mój ulubiony poziom, jeżeli chodzi o taką muzykę typowo chilloutową. To jest... tak mi się wydaje, że Frog Forest to jest idealny poziom, jeżeli chodzi o muzykę do po prostu takiego normalnego chilloutu. Do wyluzowania się, po szkole na przykład. Akurat dobrze, bo ja... bo dzień, który ja to nagrywam, to jest piątek. Więc tak się fajnie złożyło. Więc mogę sobie spokojnie wyluzować przed sobotą i niedzielą, gdzie będę pewnie odpoczywał. Kamero, nie wariuj! Będę odpoczywał i nagrywał oczywiście kolejne materiały do Sonic Month. Dobra. Chodźmy se tu! Pyk. W sumie nie mam zbytnio dużo do powiedzenia o Frog Forest, poza tym, że to jest jeden z tych poziomów, które możecie przejść samym Sonikiem. No ale nie... ale raczej wolę tu nie ryzykować, bo niezbyt umiem to robić, jeśli mam być szczery. Aj. Myk. Dziękuję bardzo, lecimy! Spokojnie, Knuckles, będę ostrożny. Z tą grą nigdy nic nie wiadomo. O, nieśmiertelność. Skąd ja to mam? Dobra, ja najpierw chcę tego rozwalić, bo on rozwali wszystkich. Dobra. Myk. Myk. Jestem ciekaw w sumie, co ta żaba robi, bo nigdy nie sprawdzałem. Skoro nie robimy to na czas, tak praktycznie. I w ogóle też ciekawe, że efekt deszczu... no jest praktycznie cały czas, albo renderowany przez grę. Bo mieści się w widescreenie. Jedna z nielicznych rzeczy, jaka się mieści. Juhu! Używamy tego kwiatka. Który jest swoją fajnie, jeżeli chodzi o mechanikę, ale bardzo mi po prostu przypomina wersję kontrolowaną rakiety z SA1 i SA2. Tak mi bardzo przypominają siebie. We're not
O jen. Dobra, easy. Świetnie. Ciekawy jestem w ogóle, który to już raz używam Team Blast jako Team Sonic. Taka mnie ciekawość wzięła. Pewnie nie często. Chyba w Bullet Station ani razu nie użyłem. Ej. Wow. Such speed. I nie to... No pun intended. Aha, jest tu pewien glitch, który z jakiegoś powodu sprawia, że czasami Sonic po prostu biegnie w powietrzu. Po prostu animacja skakania, animacja lotu się nie odgrywa. Chyba tak to mogę tłumaczyć. Dobra. Speedrun! Tak się, o to właśnie mi chodziło, że można zboostować nieźle. Pewnie to źle robiłem, ale mniej więcej macie jakiś tam obraz tego, jak to powinno wyglądać. I... Mask died. Dziękuję bardzo. Aranga. Od tak dawna. Nice. Kolejny emblemat. Swoją drogą, emblematy w becie też miały inny wygląd. Kiedyś na pewno zrobię jakiś materiał o becie. Jak tylko naprawię gamepad od GameCube'a. Dzięki, gościu. Gość zabił. Aham. Dobra, tu trochę pod ekspie. Swoją drogą można to pominąć, ale ja mi się jakoś nie chcę tego pominąć. Ta-da! Gdzie jestem? Tu jestem. Nice. Udało mi się wykonać ten trick. Dziękuję. Pyk. Dziękuję. Brasko. Jaka kolejna czarna żaba? Ja widziałem nie widziałem żadnej. A nie, była tam na początku poziomu, zapomniałem kompletnie. Ale tak, te czarne żaby są B. Ich nie chcecie. O, glitch. A już nie ma glitcha. Ale te czarne żaby są B. One wam niszczą rzeczy. Chyba jedna misja polega nawet na tym, żebyście ani razu tej żaby, żeby was ani razu ta żaba nie wykryła. Chyba, że to chodzi ogólnie o żaby, wszystkie. Przepraszam jeszcze raz. Mam nadzieję, że zapamiętam to wyciąć. A jak nie, to przepraszam. Dobra. Nie! Gdzie jestem? O! Zyskałem jakąś chyba kontrolę nad kamerą. No. Dobra, YOLO. Ja się niezbyt też tak mogę. O! Nie! Tak blisko!
God damn it! Co się właściwie stało? Czy ja się obróciłem w pewnym momencie? Nie mogę zapomnieć, że ja jeszcze muszę zdobyć... O, dziękuję. Że ja jeszcze tu muszę zdobyć... co? Ja tu jeszcze muszę zdobyć klucz. No, wreszcie się wysłowiłem. What? No. Nie. O, masz. Ale ja nie chcę tu, bo tu jest... No właśnie. Pewnie Arangi nie będzie, ale... Cóż. Dobra. Teraz zrobimy pewien skrót. Ale co wiecie, to jest taki bezpieczny skrót, jeśli mam być szczery. What's up? Nie o to chodziło, ale może być. Chciałem użyć glitchy, jeśli mam być szczery, no ale dobra. Wow. Nie udało się... O! Aha! Dobra. 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 GG. To mam w sumie trochę tak w tyłku. Schodźmy sobie tutaj. A i kontener, jej. No to go użyj. Co? Co ja dzisiaj mam z tą grą? O co chodzi? Ja naprawdę tej gry nie poznaję. Doł. The Hedgehog. Aham. Nie będę ryzykował. Ja chcę mieć ten klucz tym razem. Dobra. 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 Teraz rozwalę tych gości. Tego. Spoko. Nice. Raz tu. Jakoś jeszcze się dało tam na dole wejść. Przez te lasery, przez co można sobie zaoszczędzić drogę. Ale nie wiem, czy to jest dostępne w Team Sonic. Siema, żabko. Nara, żabko. Nice. Nice. Tak, okay, ja sobie użyję. Wow. Halo. Ja sobie użyję tu. O. Uff. Bałem się, nie powiem, że nie. I teraz trzeba uciekać. No i teraz patrzcie. Nawet nie wiecie, jak ja się tego cholerstwa bałem i przez to, jak
jak się przez to wkurzałem, jak byłem mały. Po prostu to jest nie do wyobrażenia. Nie, nie. Nie! 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 You can't! You can't do this to me! Ha? Nie. No fajnie, jeszcze znowu zginę. No nie. Dobra, po prostu innym teamem zdobędę. Chociaż w sumie. Do czego to jest? Aha. Ale. A co się właściwie stało? Co jest? Relaks. Mhm. Ta dżungla to nie jest relaks. Przełączę się na Tejsa, bo on jest bezpieczniejszy. Chyba nie powinienem tak szybko klikać, coś sądzę. A inaczej to się nie da po prostu. Już byłem tak blisko. Tak blisko byłem. No, nice, chyba. Kurde, czyli mój challenge jest zrąbany. Ale jeżeli tylko we Frog Forest mi się nie uda, to jeszcze okej. Okay. Dokładnie, Sonic. Znam twój ból. Niestety. No i teraz najlepsza rzecz. Muahahahahaha. What the big rush is all about. Bet you those guys will end up getting in my way and making trouble. Hey, isn't that... Sonic! Talk about being stubborn and full of surprises. Long time no see, boys. Too bad you had to come all this way for nothing. We'll take it from here. What'd you say? Sensors locked on Eggman. Non-compliant intruders will be destroyed. Didn't you know? We have a date with Eggman, too. Is that so? Well, then. It'll be a date to die for. Hey, that's my line. Ta-da, Shadow. What was with that hedgehog that looked like? It is machine. I na serio nie wiem, o co chodzi z tymi. Nie wiem, o co chodzi z tymi. Portretami postaci, że one są takie, nie wiem. Jakby ktoś wymusił na nich epicką, nie wiem, nie rozdzielczość, tylko ostrość, o. Wow. No nie. Jest sposób, by to zrobić w parę, dosłownie, sekund. Świetnie. Ahahaha.
To zbyt długo trwa już. To już? Nie, Shadow! Błagam! Jesteśmy tacy sami! Ja jestem tobą! Błagam! Aha, na Chrysa nam się pozbyli, o kurde. No nie! God damn it! Ale mi się Sonic Generations przypomina. Dlaczego to tak długo trwa? No i tak to się robi. Dziękuję bardzo. Dlaczego Team Blast mi nie działa? Aha, skonfundowało go to tylko. On chyba też właśnie zbiera Team Blast. Oh shit. Czy już? Już! Błagam! To jest żałosne! What was with that hedgehog that looked like my twin? Dobra, po kolejnym restarcie. Nice! No i o to mi chodziło. No i o to mi chodziło. A więc tak, dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć, pa pa!